Technologie towarzyszą nam każdego dnia. Są tak powszechne, że właściwie ich już w takiej naszej codzienności za bardzo nie dostrzegamy, a przecież cała branża serialowa opiera się na technologiach. To dzięki technologii i jej rozwojowi możemy oglądać taką ilość seriali, kiedy chcemy, gdzie chcemy, na czym chcemy. Nic dziwnego, że technologie pojawiają się też w serialach coraz bardziej prominentnie, to znaczy są albo głównym tematem, albo ważnymi wątkami. Kiedyś technologię pokazywano w telewizji raczej w bardzo taki uproszczony sposób, tak nawet bym powiedziała miejscami śmiesznie, że ci, którzy znają się na rzeczy, umierali z zażenowania. Na szczęście w ostatnich latach powstało trochę bardzo dobrych seriali technologicznych, albo takich, które właśnie o ten świat naukowy zahaczają i przede wszystkim podchodzą poważnie do tematu. Może nie są to seriale dokumentalne, w tym sensie, że nie odwzorowują rzeczywistości jeden do jednego, ale pokazują to najwierniej jak się da i dzisiaj właśnie o takich serialach porozmawiamy, a jest to odcinek, który nieprzypadkowo poświęcamy technologiom, ponieważ jest to odcinek, który powstał przy współpracy z MSI, którego sprzęt, czyli model laptopa PS42 Modern z procesorem Intel Core i7 i kartą graficzną Nvidia GeForce GTX 1050 Max Q Design właśnie testujemy. Ja o tej karcie graficznej to nieprzypadkowo wspominam, dlatego że ona jest bardzo wydajna. I przepraszam, wytnę się na chwilę. Wyszedłem za kamerę, dziękuję za mikrofon. To jest nasze pierwsze wideo, które montujemy w 4K. Nigdy do tej pory nie publikowaliśmy na kanale w jakości 4K. I nareszcie możemy, ponieważ nasz sprzęt, na którym na co dzień pracujemy, nie wyrabia po prostu z taką rozdzielczością. I nie jesteśmy w stanie montować na co dzień w 4K. Natomiast ten komputer, o którym Kaja opowiada, posiada sterowniki Studio Ready Driver, dzięki którym praca w Adobe Premiere Pro, w którym montujemy zazwyczaj nasze wideo, odbywa się bardzo szybko, program jest bardzo stabilny i render trwa wyjątkowo krótko, a to jest bardzo ważne. Dziękuję. Możecie oczywiście dawać nam znać w komentarzach, czy Wam się to 4K podoba, bo jakby co, to będziemy może myśleć, żeby na przykład wprowadzić częściej tego typu treści na naszym kanale, ale teraz przejdźmy już do naszej topki. Ja wyliczyłam 8 takich seriali, które rzeczywiście potrafią w technologię, tak czy inaczej, dlatego że tutaj mamy do czynienia z różnymi aspektami technologicznymi. I jak mówię, to jest 8 tytułów, i oto one. Silicon Valley, czyli Dolina Krzemowa. Ten serial, który dopiero co się skończył, dlatego że ku rozpaczy bardzo wielu widzów, HBO wyemitowało ostatnie odcinki pod koniec 2019 roku, to jest nie tyle serial technologiczny, ile opowiadający o całej branży techno, która rodzi się, rozwija w Dolinie Krzemowej. I mimo, że jest to przede wszystkim komedia, bardzo mocno trzyma się faktów. Choć kompresja danych, nad którą pracuje główny bohater Richard Hendricks, nie jest możliwa, serial wiernie odwzorowuje realia panujące na kampusach największych technologicznych korporacji, a także w startupach i tak zwanych inkubatorach. Przez lata czuwali nad tym konsultanci zatrudnieni przez showrunnera Mike'a Judge'a, wywodzący się z branży informatycznej z doświadczeniem w Dolinie Krzemowej. Mr. Robot. Kojarzycie to, jak w filmach i serialach pokazywało się do niedawna hakerów? To byli tacy właściwie magicy, którzy potrafili za pomocą jakichś tam 3 naciśnięć klawiszy na klawiaturze wyczarować cuda. To zazwyczaj było bardzo uproszczone, to zazwyczaj było kompletnie nierealistyczne i nie miało nic wspólnego z prawdziwą działalnością hakerów oraz osób, które zajmują się cyberbezpieczeństwem. Ci, którzy oglądali tego typu filmy, seriale, umierali zazwyczaj ze śmiechu. Ale to zmieniło się za sprawą serialu, jakim jest Mr. Robot. Jego twórcy kwestie programowania i cyberbezpieczeństwa potraktowali bardzo poważnie, tak bardzo, że nad aspektem technologicznym pracował zespół konsultantów na czele z Corem Adaną, byłym analitykiem bezpieczeństwa IT, zatrudniającym byłych i aktywnych hakerów, dbających o to, żeby nawet adresy IP, URL-e czy kody QR były prawdziwe. Halt and Catch Fire. Historia powstania komputerów osobistych wydaje się być dosyć mało sexy i w sumie kto chciałby oglądać serial na podstawie tej historii?
Tymczasem twórcy Halt and Catch Fire udowodnili, że to jest fascynująca historia i da się zrobić o niej świetną produkcję. Na dodatek wierną faktom i prawdziwej technologii, która rodziła się w bólach w garażach elektroników na początku lat 80. Mimo że główne wątki serialu dotyczą fikcyjnych osób i brandów, znawcy branży bez trudu dostrzegli w fabule podobieństwa do historii pochodzącej z Teksasu marki Compaq, która od 1982 roku próbowała konkurować z IBM-em. Kolejne sezony wprowadzają z kolei wątki dotyczące rozwoju gier wideo i również czerpią inspiracje z rzeczywistości. IT Crowd. Jest takie hasło, które znają chyba wszyscy, którzy kiedykolwiek pracowali w korporacji, mieli problemy techniczne i dzwonili do helpdesku i słyszeli po drugiej stronie słuchawki: u mnie działa. IT Crowd jest o ludziach, którzy są po drugiej stronie słuchawki, czyli o tych wszystkich magikach od technologii, którzy muszą radzić sobie z niekompetencją ludzi, którzy nie mają o technologii zielonego pojęcia. W brytyjskim sitcomie o dwóch technogikach i jednej menadżerce bez żadnej technologicznej wiedzy zawarto dużo życiowych prawd o codziennej pracy tych, którzy niestety nie zrobili kariery w żadnym ze startupów w Dolinie Krzemowej. Black Mirror. Futurystyczna dystopia od Charlie'ego Brookera to nie jest serial, który przychodzi nam w pierwszej kolejności na myśl, kiedy zastanawiamy się, jakież to seriale wierne są współczesnym technologiom. Przecież to tylko jakaś mroczna wizja science fiction. Problem w tym, że duża część pojawiających się w serialu technologii już istnieje. Pamiętacie odcinek Hated in the Nation o mechanicznych pszczołach? Takie mikrodrony naprawdę istnieją. Po wyginięciu prawdziwych pszczół mają podobno zapylać rośliny. Hakowanie domowych kamer czy ocenianie użytkowników to chleb powszedni. Algorytmy coraz częściej dobierają nam partnerów, a Elon Musk chce ludziom wszczepiać mikrochipy jak w The Entire History of You. Strach się bać. Years and Years, czyli rok za rokiem. A skoro już jesteśmy przy technologicznych wizjach przyszłości, to bardzo dobrze poradzono sobie z nimi w brytyjskim miniserialu zatytułowanym Years and Years. Mowa tam o wielu biotechnologicznych trendach, które aktualnie są rozwijane, takich jak na przykład produkcja syntetycznego alkoholu niepowodującego kaca, etycznego mięsa hodowanego bez hosta w warunkach laboratoryjnych, co miało już faktycznie miejsce w 2013 roku, czy rozpuszczenie ciała zamiast kremacji. Tą technologię opisano już w 2010 roku w magazynie New Scientist. W serialu ważnym wątkiem jest też transhumanizm, czyli ruch filozoficzny, który integrację człowieka z technologią uważa za kolejny etap ewolucji. Mars. Mars to bardzo ciekawa hybryda science fiction i programu popularno-naukowego, który łączy ze sobą z jednej strony edukację, z drugiej strony rozrywkę. Nic dziwnego, producentem tego serialu jest National Geographic, a producentem, właściwie showrunnerem jest Ron Howard. W serialu pojawiają się też tak znane nazwiska jako komentatorzy, jak na przykład Elon Musk czy Neil deGrasse Tyson. Fabułę serialu oparto na książce Stevena Petranka pod tytułem How We'll Live on Mars, opowiadającej o mającej miejsce w 2033 roku załogowej misji mającej na celu zasiedlenie czerwonej planety. To, co odróżnia Mars od innych seriali z gatunku science fiction, to taka pieczołowita wierność technologiom, a także fakt, że właściwie każda sytuacja pokazana w serialu jest później komentowana przez fachowców, naukowców i te wszystkie sytuacje, te wszystkie wynalazki, to, co widzicie na ekranie, było konsultowane przez ludzi z NASA. The Expanse. Ostatni serial na naszej liście może wydać się najbardziej nierealistyczny, wyssany z palca, ale The Expanse nie jest zwykłą space operą. Mimo że to wizja dalekiej przyszłości, w której ludzie zasiedlili m.in. Marsa oraz pas asteroid między Marsem a Jupiterem, serial wiernie trzyma się praw fizyki. Dba o to showrunner serialu Naren Shankar, który obronił doktorat z fizyki i inżynierii. The Expanse ma też swoją konsultantkę naukową, geofizyk Mike McKinnon. Dzięki poważnemu podejściu do kwestii technicznych, serial cieszy się dużym szacunkiem w środowisku naukowym, był nawet na okładce magazynu Physics Today.
I to już cała nasza lista. Jak widzicie, te seriale są od siebie bardzo różne, bo są jakieś głupawe na pierwszy rzut oka. Sitcomy, są seriale dramatyczne, są dystopie, są seriale science fiction, ale to, co je łączy, to właśnie takie poważne podejście do kwestii technologicznych i naukowych, albo do biotechnologicznych kwestii, bo tutaj ten temat jest bardzo szeroki. Jeżeli uważacie, że jest jeszcze jakaś produkcja, która mogłaby na tej liście się znaleźć, to koniecznie piszcie w komentarzach, piszcie nam też, czy Wam się podoba to nasze 4K, czy 4K to jest dobry kierunek rozwoju naszego kanału. Bardzo chcielibyśmy móc kręcić na przykład śladami seriali w 4K. Być może przyszłość przyniesie nam jakąś zmianę jakościową, ale na pewno Wasz feedback, to czy dacie nam znać, czy Wam się podoba, będzie jednym z elementów, który zaważy na tym, czy ta zmiana ostatecznie nastąpi. Dziękujemy bardzo serdecznie MSI za możliwość skorzystania ze sprzętu, który z kolei umożliwił nam ten eksperyment z 4K. Jeżeli podobał Wam się ten dzisiejszy odcinek, to koniecznie dajcie lajka, subujcie nasz kanał, wpadajcie na nasze media społecznościowe, czyli Instagrama, Twittera i Facebooka, i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki.